Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, czym zanosz. I zapraszam Was już na kolejny odcinek z Steve's Canal z PlayStation 4 Industries. Tak, wiem, że czekaliście pewnie na inną serię, czy nie wiem w sumie na co. No ale tak czy siak, witam Was w tym mieście. Ten odcinek tak szybko nagrywam po poprzednim odcinku, ponieważ mam wenę, w sensie mam pomysł, jak nagrać kolejny odcinek, że nawet tutaj się dużo nie pozmieniało i nie znam Waszych komentarzy pod poprzednim filmem. Jedyne co zmieniłem, to faktycznie te postawiłem duże magazyny, ale no... One działają jak działają, natomiast te magazyny na przykład się opróżniają w tym czasie, żeby, no wiadomo, można było je wyburzyć. W sumie mogę je już wyburzyć, bo już w całości zostały opróżnione. To bardzo dobra nowina, dzięki czemu mogę to zmienić i tutaj się zaraz zbuduje ponownie handel. Czy coś się jeszcze zmieniło w międzyczasie? To przyspieszyłem, w sensie było na 110%, na razie sobie to podciągniemy. I tutaj, jak możecie domyślać, wszystko zostało poprzestawione o jeden dalej. Tutaj nasz trolejbus nie ma już tu pętli, tylko teraz jedzie w te miejsce i nasze dwa wielkie magazyny teraz ładnie tutaj nam robią krajobraz tego całego rejonu tu w okolicy. Czy działają magazyny tak, jak miały działać? Od razu odpowiadam, nie. No ale no cóż. Pytanie, jak to będzie działać na pełnym? Nie wiem, nie zobaczymy. Także póki co, tu więcej chyba nie ma już do kręcenia. Tam jakieś parę tunelów tutaj jeszcze podoskręcałem, bo były w złym kierunku z tego tunelu. Na przykład nie dało się pojechać w drugą stronę. Największe zawijasy, żeby nam się nie korkował tutaj przemysł już gdzieś w środku. Także tak to wygląda i czym się w dzisiejszym odcinku zajmiemy? Prostą rzeczą, a mianowicie to będzie ten rejon. Dalsza część tej naszej przebudowy. Ja zaraz zacznę to wszystko wyburzać i ten Teges, nie wiem jak długo ten odcinek będę nagrywać w sumie, pewnie długo. No ale zaczniemy od przebudowy. I plan jest prosty. Chcę tu pozostawić trzy tory kolejowe. Czyli tak jak mamy tutaj. Pasażerskie wyjeżdżające pospieszne i towarowe. Także tak to wygląda i ja się teraz tym zacznę zajmować. Bo no tutaj jest mało miejsca i jestem przekonany, że większość z tych dróg będzie musiało się pozmieniać dosyć gruntownie. Najpierw ja to wszystko wywalę, prawdopodobnie w tym rejonie i jakoś puszczę pociągi, bo tak jak możecie pamiętać, tu trzeba to trochę pozmieniać, dosyć gruntownie, więc zobaczymy co tu się będzie działo. Lecimy!
No i proszę bardzo, mamy tutaj całkowicie wprowadzone teraz nową komunikację objazdową i co najważniejsze, jak widzimy tutaj pustą przestrzeń. Wygląda to całkiem nieźle. Znaczy, nie sądzimy, że aż tak dużo wolnego jest miejsca, ale tak, tu będą jeszcze w przyszłości dwa dworce, z czego jak widzimy jeden tylko teraz tutaj działa, ten z zagranicznych. Tutaj jak widzimy są pociągi, to jest wszystko na razie tutaj cały ten nasz bałagan schowane pod ziemią, to znaczy w sensie całe, no poza tym jednym dworcem, ale większość torów kolejowych została teraz uporządkowana i one stoją, wszystkie są pod ziemią teraz. No i tak samo z drogami, tutaj jest, co najciekawsze, jest jedna autostrada stąd i my tutaj wprowadzimy coś nowego, coś czego nie było w tym rejonie jeszcze. Zapytacie się co? Będzie to prosta rzecz. Po pierwsze park tutaj wróci, tylko w nowej odsłonie. Tu będzie jeden z naszych jeszcze dworców. Natomiast coś co faktycznie się pojawi, czego tu jeszcze nie było, to gdzieś prawdopodobnie stąd, gdzieś w tym rejonie. Tu będzie droga właśnie albo taka jak jest teraz, albo aleja. Jeszcze pomyślę, zastanawiam się. Chociaż bym tu chyba wstawił aleję właściwie do tego miejsca z kolejowego, tu z jazdem w przyszłości. Albo, no zobaczymy, tak? Natomiast tu będzie aleja. Czemu tu będzie aleja? Tłumaczę. Po pierwsze, żeby był lepszy zjazd na tę autostradę, bo tu będzie oczywiście zjazd na autostradę, ale mało tego, pomijając ten fakt, pojawi się tu jeszcze jedna rzecz. A mianowicie, pomijając to, że tu będzie ta aleja, to będzie przejazd prosto do naszego przemysłu, w sensie do naszych mieszkań. Gdzieś tu zrobimy sobie wjazd do tej całości i sądzę, że to faktycznie pomoże im tutaj z komunikacją pomiędzy tą a tą częścią, żeby mogli w ogóle w jakiś inny sposób jeździć teraz. Teraz z ciekawości zobaczmy, czemu tak stoją w korku. A, bo tu pociągi jeżdżą, to tłumaczy trochę sytuację. Teraz się szlabany podnoszą i to tutaj wchodzi. Zobaczcie, jaki tu jest wielki ruch. Teraz oni wszyscy, tak, część jedzie oczywiście sobie tutaj do tego naszego dworca, a część tutaj jedzie dalej, no to jak widzimy, oni muszą przejechać to wszystko, tutaj mają kontrpasy i tak dalej. No na razie to będę tutaj budować i w miarę możliwości z objazdami, żeby było zabawnie. Tak samo tutaj jest drugi pas, on jest w większości tej, jak widzimy, pod ziemią i dopiero wyjeżdża tutaj, więc to też tutaj jest tego trochę dużo. I jeszcze jedna rzecz, którą teraz będę chyba robić, to jest przeniesienie tego dworca na poziom minus 1, bo na coś takiego nie mogę sobie pozwolić. Więc lecimy dalej.
nie powiem, że to trwało krótko, bo bardzo długo to trwało. I nie jesteśmy na etapie końcowym, oj nie. Ale jesteśmy na etapie dalej i dalej. Długo się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. W realiu to nie wiem ile było dni, ale dużo. Tak myślę. Natomiast tak, jak widzicie, po części zostało to trochę przeskalowane. O, tu widzę, że pociągi cały czas jadą, jeszcze wzrosną. No, tak czy siak, jak widzimy, mamy nasz autostradę, ona się ściągnie, jest połączona. Żeby nie było, to jest tylko tymczasowe połączenie. W przyszłości tu będzie cały czas czteropasmowa autostrada. A tu mam narysowany już węzeł, jaki zbuduję, ale zanim go tu zbuduję, to wiecie, to chwilę potrwa. Ale tylko taki szybki progress update. Jak widzicie, ludzie polubili tą autostradę. To mało powiedziane. 114 osób, z czego uwielbiają zjazd na dworzec. No ale jakby było mało, oni w ogóle uwielbiają tę drogę. Zobaczcie, ile oni ich tu po prostu jedzie. Nawet do tego przemysłu to już zrobiłem ten zjazd, ale to jeszcze nie jest w pełni ten używany ten zjazd. Bo jak on będzie w pełni używany, to w ogóle się to będzie działo. Zobaczcie, oni nawet nie lubią tego zjazdu. Najbardziej to lubią zjazd na lotnisko. To jest w ogóle, wiecie, nie wiadomo właściwie co. Natomiast drugim ulubionym ich trasą, już pomijając zjazdy na wszystkie te dzielnice i tak dalej, to jest po prostu wyjazd z miasta. Co się nie wyjazd z miasta, tylko dojazd do tej ostatniej dzielnicy. To jest najciekawsze jak dla mnie. No ale no cóż, niech im będzie, bo wyjazd z miasta to zobaczcie. Słowem jest to autostrada marzeń. W drugą stronę wygląda to tak samo właściwie. Jest ich tutaj też bardzo dużo. Tłumy, jeszcze raz tłumy. Jak widzimy, no i oni jadą tutaj, tak. Są zjazdy. Mamy po pierwsze wał. Nad nim to dopiero napracowałem się. O, jakaś droga. Mamy po pierwsze ten wał. Wygląda on bardzo ładnie. Pięknie, akurat teraz jest słońce z złej strony, więc nie widzicie. No ale tutaj jak widzicie, on się ciągnie. Prawdopodobnie na sam koniec z wału powstanie też z tej strony, tak to jest przygotowane. Albo jakaś ściana po prostu ziemi. Zobaczymy jeszcze. Jak widzicie, wyjazd pociągów jest tutaj, no, w linii prostej, jak w twarz strzelił. I on tutaj w przyszłości, tak jak widzicie, on będzie sobie po prostu teraz jechać zygzakiem i tu wjeżdżać w ten węzeł, ale o tym za chwilę. Jak widzicie, jest tutaj jeden węzeł, wiadukt, dzięki któremu jest właśnie zjazd. I tak samo jest ten idealny, to nad tym to siedziałem co najmniej z 2 godziny, żeby tak ładnie profilować. I tu jest taki jeden zjazd ściśle do tej dzielnicy. Jak widzicie, jeszcze nie pozmieniałem dróg, bo są jeszcze cały czas z kontpasami. Jest to powiązane głównie z jedną rzeczą. Iż na koniec, kiedy to wszystko już będzie miarę cacy, ja to wszystko będę musiał znowu zalać. I znowu tutaj to wszystko poukładać, bo to jeszcze nie jest gotowe. Nie. Tu mamy kolej jednoszynową i my ją gdzieś przeciągniemy. Ona gdzieś stąd będzie jeszcze jeździć, ale zobaczymy. Tutaj, jak widzimy, pociągi to jest kompletny bajzat aktualnie. No i widzicie, tutaj tory się rozgałęziają. Jeden tor taki, drugi taki, tutaj się łączy, jeden, drugi, trzeci tunel. A tu jest w ogóle ślepy, długi czas naprawdę pracować. Więc póki co o tym na razie nie myślimy. Jedyne czym się w dzisiejszym jeszcze odcinku zajmiemy, a no i oczywiście tutaj piękne zjazdy. Z czego zauważyłem, że nie mamy żadnych pociągów pasażerskich, zagranicznych. To też jest bardzo ciekawe. Jak widzicie, tutaj są takie dziwne zjazdy, co nie? Tutaj pociągi, no oczywiście idealnie wyprofilowane, żeby jak najwolniej, jak najlepiej, najszybciej mogły zjechać, jak widzimy. Mogły sobie tutaj wjechać bezpośrednio w naszą dzielnicę. I czemu tutaj są takie dwa zjazdy? Bo jest i ten, i tutaj. Jest to prosta przyczyna, ponieważ tutaj będzie ten nasz węzeł przesiadkowy pomiędzy jedną a drugą częścią dla naszych ciężarówek. I od razu mówię, plan jest prosty. Ja tu chcę postawić, jeżeli mi się uda, 4 dworce towarowe. Jak? Nie wiem, jeszcze nad tym pracuję. Z czego jeden będzie na tą stronę kolejową, drugi będzie na tą stronę kolejową, trzeci i czwarty będą ogólnie na pociągi te zewnętrzne, które stąd przyjeżdżają. I z tych zewnętrznych będzie oczywiście tunel, tak jak tutaj teraz jest, który będzie wyjeżdżać na te pociągi zagraniczne. I jeden ekstra tunel, którego nie mieliśmy jeszcze w naszym mieście. I jeden ekstra tunel, który będzie jechać tu, pod ziemią, aż wyjedzie tutaj. Tak, do hubów przeładunkowych też będzie jeden tunel dociągnięty. Przynajmniej taki jest plan. Zobaczymy, czy mi się uda. Jeżeli mi się uda, to oczywiście bardzo się będę cieszyć. Jeżeli nie, no to trochę mniej. Natomiast sobie dużo nie mówić. A no i oczywiście nie muszę hub. One są do przebudowy, tak? Kiedyś się przebuduje. Nie wiem kiedy, ale kiedyś na pewno, tak? Bo to będzie tam
tej wielkiej przebudowie. Więc cieszę się, bo już większość pociągu wyjechała na powierzchnię, natomiast teraz tylko albo aż będę musiał to zrobić. I żeby nie było, tutaj ta droga będzie się tutaj prosto ciągnąć, otworzę tą dzielnicę, tak, bo tu na przykład nie ma przejazdów. Ta droga będzie gdzieś tu wjeżdżać, prawdopodobnie zastąpi tą ulicę. Będzie tutaj taki bezpośredni wjazd, tutaj jest stacja metra, ona tu pewnie pozostanie z tego co mi się wydaje. Natomiast pod tymi wszystkimi węzłami towarowymi będzie rondo, rondo podziemne i dzięki niemu wszystkie pojazdy będą mogły się rozjeżdżać, gdzie im się żywnie będzie podobać. Taki jest mój plan. Jak wyjdzie, to zobaczymy. I czy jest sens stawiać drugi dworzec, też nie wiem, bo no z tego korzysta mało osób, a z tego drugiego to sami widzimy, że jak jest dużo. Tak, bo jak sobie klikniemy na przykład na drogę, to zobaczycie zaraz, że on jest jednym z główniejszych i popularniejszych tutaj punktów na trasie. Także tak, no dobra. Ja już tutaj nie przedłużam, lecę dalej, jakieś tunele mam, pozostałe, tak, tunelów pozostałych jest strasznie dużo na tej mapie. Tak, ale to chyba już wiecie, mam nadzieję. Także tak, tak to wygląda, tymczasem ja idę dalej pracować, bo tutaj jeszcze jest kupa rzeczy do robienia, a fakt je przede mną. Wyburzyłem wszystkie obiekty, tutaj które były, więc mamy pustkę. I teraz czas największy. Na co? Na otworzenie tej drogi. Na razie ją tak wstępnie wybudowałem, prawdopodobnie jeszcze zmieni swój kształt. I to nie z jeden raz. Ale zobaczymy, postaram się zmieścić w tym rejonie, bo wtedy bym miał tutaj dosyć dużo przestrzeni jeszcze pod przyszłe rzeczy. Natomiast jestem jednej rzeczy ciekawy. Pomijając to, czy tutaj się gdziekolwiek stworzyły jakieś nielegalne przejście dla pieszych i światła, to nie ma. Klikniemy sobie. I patrzymy, czy nagle zaczną... Już się pojawiły, zobaczcie, jaka potrzebna to była ulica. I teraz wam tylko szybko wytłumaczę, czemu ta ulica jest tak niezbędnie ważna dla tej dzielnicy. Ona nie jest jakaś ogromna, ale czemu jest to niezbędna dzielnica ogólnie? Po pierwsze, jej przyszłość, dalsza przyszłość oczywiście, dalsza, tak naprawdę dalsza, jest to, że będzie puszczone do niej tramwaj, bo aktualnie do niej jedyny dostęp to jest metro lub pociąg. Czemu? Ponieważ jedyny wjazd do tej dzielnicy, inny, to jest stąd. Tutaj. To jest jedyny wjazd, no i oczywiście most. To jest jedyny wjazd do tej dzielnicy. W skrócie, tą drogą. Jedyny jeszcze taki inny, ale już płatny wjazd jest stąd. No ale to wszyscy wiemy, jak to jest, jak ktoś ma płatny wjazd, no, ludzie z niego raczej nie będą chcieli korzystać. Słuchaj, no tutaj jest bezpłatny też wyjazd z jednej z dzielnic, no tak czy siak. Natomiast teraz, jak otworzyliśmy to, to raz, że pewnie będzie parę ciężarówek, które sobie pomyśli, ej, czekaj, to tu za darmo, to też sądzę, że będzie. To może być w sumie problem. W przyszłości możemy po prostu to zamknąć, jeżeli będzie zbyt dużo użytku, ale póki co widzę, że na razie jest ładny naprawdę tutaj użytek. Korzystając z tego jak chciałem, czyli tutaj właśnie jak widzimy z różnych tej części, później się rozjeżdżałem, tutaj przydałoby się to podłączyć jakoś tak sensownie, żeby dało się to działać. I jak widzimy też korzystając z tego wiaduktu, tutaj postawiłem specjalnie, żeby był lepszy dojazd do tego przemysłu. Także no, cieszymy się. A, i jeszcze jedna rzecz, tutaj tego połączenia w przyszłości nie będzie. Będzie ono gdzieś w tym rejonie, bo tak jest zdecydowane na kartce już. Przyszłościowo oczywiście jest przygotowane wszystko, więc tak to będzie wyglądać kiedyś. Dobra. Bez zbędnego gadania, lecimy dalej.
No i proszę bardzo, jak widzicie, mamy węzeł. Dawno mnie nie słyszeliście, pewnie, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale jest to związane z tym, że chwilę nad tym pracowałem. I nie jest to skończone, od razu mówię. To nie jest skończony produkt. Tu jeszcze jest parę rzeczy do dociągnięcia. Głównym i chyba jedną z ważniejszych rzeczy, które jeszcze tutaj trzeba było skończyć, to pomijając ten przejazd tutaj z tą górką, tutaj się zmieni, spokojnie, o to się nie bójcie. To będzie zmiana tam na przestrzeni najbliższych odcinków. Po prostu będzie tutaj specjalny tor, który będzie tutaj wyjeżdżać w tą stronę. No ale tak czy siak, w sumie to mogę sobie, żebym nie zapomniał. Bo wiecie jaki ja jestem, że ja potrafię i lubię zapominać niektóre rzeczy. Więc żeby nie zapomnieć tego, to tutaj bym to, czekaj, jeszcze jest siatka, czy co to jest? Jeszcze, o, jest, dobra. I dzięki temu, jeżeli jest tutaj coś takiego walne, no powiedzmy coś takiego, oczywiście to będzie inaczej wyglądać, co nie? Należy mniej więcej wiedzieć, co ja tutaj będę chciał w przyszłości wykombinować. Także tak, póki co, jak widzicie, ogólnie się to dość zmieniało. I to już jest na tyle z dzisiejszego odcinka, więc wam popowiadam. Tą dalszą część będzie w kolejnym odcinku i to będzie ostatni odcinek z całkowitej tej przebudowy. Skończę tory i jeszcze nie wiem, jak przerzucę te tory na drugą stronę, bo ewidentnie to trzeba będzie zrobić. Tutaj też nie ma kanału jeszcze, co nie? Bo tak jak tutaj jest o ten kanał, ta ściana w sensie, tak samo będzie musiała być po tej stronie postawiona. No ale po kolei. Już nie mówiąc o torach i o korkach, które tutaj teraz mamy. Po kolei, najpierw mamy wjazd. Jest dosyć prosty wjazd, jak widzicie, wyjeżdżają sobie tutaj stąd. I oczywiście pociągi tutaj teraz jadą dołem. W przyszłości to się zmieni, pociągi będą jechać prawdopodobnie na tej samej wysokości, co autostrada. No ale tak, tu mamy aleję. Najpierw przejdźmy aleją. Aleja jest dosyć ciekawym punktem, ponieważ po pierwsze jest na tej skarpie i bardzo to ładnie wygląda. Nie wiem, jak wam się podoba, ale mi się to bardzo podoba. I mamy tutaj tramwaj. Jak może zauważyliście, jest tutaj tramwaj. Tramwaj w przyszłości ma z tą aleją dojechać najprawdopodobniej do tej pętli lub dalej. Zobaczymy. I chcę uporządkować trochę tutaj linii tramwajowych, bo tutaj się dają korki, a ruch tramwajowy jest znikomy, jeżeli chodzi o pasażerów. Także tak to wygląda. I jak możecie domyślać, jest tutaj, jedzie linia tramwajowa. Póki co dojeżdżam tutaj dwie linie tramwajowe, bo trzecia będzie stąd do przyszłości, bo jest miejsce na trzecią linię, jak widzicie. Tutaj jest miejsce na przystanek. O. I moje pytanie za 300 punktów. Pamiętam, że gdzieś tu było metro. Jest niedaleko metro, więc w teorii, w sensie, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż tą stację metra trzeba by było dostawić bliżej tego węzła. I to prawdopodobieństwo zmienimy teraz. No i mamy tutaj nasze wejście teraz do stacji metra. Jest bardzo ładnie tutaj skomunikowane z tym miejscem i tu są wyjścia z bram rezerwatu, ale o tym za chwilę. Tu jest drugi przystanek dla drugiego Bombaju. Bombaje się stąd też zjeżdżają, więc zjeżdżając z powrotem na aleję i jadam tą aleją już do głębi tutaj naszej dzielnicy, dzięki czemu rozjeżdżają się w obydwu kierunkach i do specjalnej pętli tutaj dla jednego Bombaju, który o tutaj jak widzicie ma ciekawy zjazd bombajowy, taki tunel. Wyjeżdża tutaj i tutaj sobie zjeżdża i już sobie właściwie kończy tam pętelkę. No jak widzimy, jest trochę ich na razie zbyt dużo, ale wiemy jak to jest. Także tak to wygląda. Tu się robi korek duży i chyba trzeba będzie to zmienić, bo ja tutaj w przeszłości zrobiłem, że dało się jeździć w dwóch kierunkach, ale chyba widzę, że to nie jest dobry pomysł. Więc to przywróćmy do tego systemu pierwotnego. Dalej, jak widzimy sobie tę aleję, jest ona też tutaj w niektórych miejscach na wiaduktach, ale tak nieznacznie, że przeciętny pasażer nawet nie zauważy, że tutaj coś jest. Wszystko ogrodziłem lasem, ale jeszcze co do lasu, to jeszcze tutaj nie jest skończona przygoda. Więc całkiem nieźle to przejeżdża i tutaj na przykład nad lodowiskiem też jest niezła zabawa. Dalej w tej nowej dzielnicy mamy zjazd tutaj do autostrady, co też jest bardzo ciekawą funkcją. Tutaj się zjeżdża i wjeżdża się na naszą nową autostradę, która jak widzimy nawet już ma powoli korki. Z drugą stronę się to ładnie tutaj jedzie, tu jest rozjazd i tu jest jeden zjazd do tej dzielnicy. Tu pozostały te kontrpasy, ponieważ jeszcze tutaj będzie w przyszłości postanowienie, iż tu wróci droga poprzednia, ale póki co, skoro jest tutaj ruch jaki jest, to mogę to spokojnie zmienić na tą drogę, bo to jest kompletnie teraz zbędne. W takiej formie jak teraz to wygląda, to jest to co najmniej lekka przesada, nawet nie lekka. Także tak, jeżeli sobie to zrobimy w ten sposób, no powiedzmy, że niech będzie.
Dalej, jak widzicie, tutaj są tory. Te tory tutaj są trzy. Mamy pasażerskie daleko, nie, to są pasażerskie zwykłe, miejscowe, pociągi towarowe i pasażerskie zagraniczne i miejskie. Pociągi towarowe będą musiały uzyskać nowy przerzut przez całe miasto, prawdopodobnie gdzieś w tym rejonie, ale to będzie jeszcze długa droga z tego. Jak widzicie, tutaj był wyjazd z zagranicy i musieliśmy to jakoś ładnie tutaj wstawić, dzięki czemu, jak widzicie, trochę się to strzeżę tutaj postara, żeby mógł być słup i stąd wykręca nasze pociągi i wjeżdżają, no właśnie, do naszego hubu przesiadkowego pociągów. Wszystkie pociągi towarowe zagraniczne z tej strony dojeżdżałem albo do tego, dworca towarowego, jak widzimy, dojeżdżałem, albo do tego. I do tego też przyjeżdżają. Później stąd przesiadajemy się na pojazdy drogowe, dzięki których możemy się przejechać albo bezpośrednio do jednego z dworców, nie pamiętam, który to jest który, i do jednego, który jedzie w tą stronę, lub do drugiego, który jedzie w tą stronę. I teraz trochę więcej o tym, jak wygląda tutaj sytuacja właśnie tych dróg. Drogi tutaj są dosyć odjechane, bo jak widzimy, jest ich dosyć dużo, pod ziemią oczywiście o to mi chodzi. I w różne strony, w różne kierunki, tu oczywiście one się tu wszystkie wyjeżdżają. Dzięki czemu to wygląda jak wygląda, wygląda to jak jakieś perpetuum mobile. I jest tutaj też, jeżeli włączyłem już to w sumie, nie wiem. Czekajcie, jakby mi się udało, o! Jest też tutaj ta nasza droga, która wyjeżdża tutaj przy dworcu, w sensie przy dworcu, przy centrum przepaczkowym. Dzięki temu też właśnie jest tutaj idealny wyjazd. Całość na dole, jak widzimy, jest to rondo z różnymi zjazdami, wjazdami, tak żeby jak najmniej to się korkowało. Jak widzicie, ma to swoje wyniki, jakie ma. Jak sobie na przykład klikniemy to, to widzimy też, że niektóre tutaj drogi są wykorzystywane tak, jak bym chciał, czyli że bezpośrednio z dworca do dworca pociągi przejeżdżają. Też jest tutaj, jak widzicie, zjazd do tunelu. To jest specjalny zjazd, dzięki któremu pociągi wyjeżdżają tutaj, nasze zagraniczne, pasażerskie, i dojeżdżają do jednego dworca pasażerskiego, póki co. Tutaj jest na naszej mapie. Są zjazdy, tutaj dosyć blisko to jest poustawione, no i ładnie to dosyć wygląda. Z drugiej strony mamy też trochę ciekawą sytuację, a mianowicie stąd jedzie tor, dzięki któremu jest wyjazd w przyszłości na lotnisko do jednego z portów. Na razie jeszcze tutaj nic nie kręciliśmy, więc nie wiemy, jak to wygląda. Natomiast ostatnią rzeczą, jaką tutaj warto zwrócić uwagę, to jest nasze torowisko. Po tej stronie nie kręciłem przy nim dużo. Się trochę kręciłem, ale nie aż tak dużo. Natomiast po tej stronie to się faktycznie pozmieniało. Jak widzicie, jest tutaj multum torów, włącznie z torami jednokierunkowymi. Jak widzicie, ten pociąg właśnie tą trasę wybrał i jedzie on do właśnie naszego dworca w tym rejonie. Jak widzimy, tory są idealnie poukładane. Są wypoziomowane jedne w dół, drugie w górę. Idealnie małe, załamane zakręty, tak żeby spokojnie wjeżdżały i wszystko wstawione w piękne lasy, co też podkreśla tutaj klimat. Wszystkie dworce są obsługiwane z jednej strony, z prostej przyczyny, aby pociągi nie chciały przez nie zawracać, bo takie problemy też miałem na swojej mapie. Jak widzicie, są tutaj na różnych wysokościach, właściwie wszystkie pociągi są na innej wysokości i one się tutaj tak ciągną ładnie nad, nad tymi pociągami. Bardzo długo walczyłem, tylko tak powiem, długo z nimi pracowałem. I one się tutaj na przykład łączą z powrotem z tym właśnie bardzo prostym zjazdem i tu już są bardzo blisko siebie te torowiska. I jak widzicie, też są blisko siebie poukładane wszystkie słupy od kabli wysokiego, od kabli napięcia. Mogę kiedyś wam wytłumaczyć, jak to się robi, jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzach. Natomiast jak widzicie, całkiem ładnie to wygląda i tutaj tak samo jest zjazd i wjazd. Tutaj jeszcze był problem, bo jak widzicie, tutaj jest te torowisko na górze, też tu jest z ładnym zjazdem przy okazji, tu z wiaduktem jeszcze nad tym. I on jedzie nad tunelami. Okazuje się, że tunele w nie każdej konfiguracji mówią, że nie dla wiaduktów, ale akurat w tej udało mi się postawić. I tu jest bardzo ciekawa jazda, musiałem to jakoś umiejscowić, żeby się to połączyło. Także tak to wygląda ogólnie. Tu jest też taki kolejowy wiadukt i trochę inny. No i pytanie do was. Na pewno pamiętacie, że w naszym miejscu był też tutaj park, a konkretnie rezerwat przyrody. I on tutaj nie zniknął. W sensie, no zniknął aktualnie, ale nasz rezerwat przyrody powróci. Po pierwsze, w tych miejscach, gdzie mamy tutaj drzewka i w miejscu ogólnie tego centralnej części będą miejsca skupiska dla tego rezerwatu. Zamierzam też właśnie z tego miejsca zrobić kładkę bezpośrednio tutaj nad tym wszystkim, która będzie dochodzić do tego rezerwatu. Wejścia będą, no prawdopodobnie jedno tutaj, tutaj już będzie rezerwat. Może jedno tutaj mi się uda ścisnąć, bo tutaj jest ogólnie przestrzeń do zabudowy handlowej w przyszłości, albo domków? Nie, nie pamiętam. Czekajcie, sprawdźmy. Handel, tu się będzie budować, no to handel. No i w różnych rejonach też inne budynki się tutaj będą pojawiać. Tu jest las, żeby wyciszyć to i żeby nie marudzili, że jest głośno.
I jeszcze ważna rzecz, jak widzimy, od tej strony też postawiłem sobie taki piękny wał. Z tej strony to była mordęga, żeby to postawić, bo to jest na granicy właściwie. No ale jak widzimy, udało się koniec końców. Także tak to wygląda. Aktualnie, jak widzimy, są korki, ale nad tym będziemy pracować jeszcze w niejednym odcinku. Tutaj też jest ten ciekawy zjazd do przemysłu. Tego nie było wcześniej, a to jest idealne teraz połączenie tej dzielnicy z autostradą z tej strony. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć dalej, jak skończymy tę budowę, to będzie kolejny odcinek, koniec tej budowy, to kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. To wszystko zniknie, w sensie rondo będzie, ale w zupełnie innej części. Tutaj te wiadukty też będą w innej części. No się to pozmienia. Słowem, to naprawdę to będzie wyglądać w inny sposób i korków tutaj nie będzie. Opłata prawdopodobnie będzie, ale gdzieś tutaj i będzie trochę większa. Zobaczymy. Najbardziej się zastanawiam, jak przerzucić pociągi z jednej strony na drugą, nie wykorzystując tunelów. Także będzie ciekawie. No i ten etap zaraz w środę też by się przydało skończyć, już nie mówiąc o... Właśnie, tu będzie jeszcze jeden wał. Tak, żeby to ładnie wyglądało przy tych budynkach, bo tu mi go bardzo brakuje. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!